właściwie takie informacje dotyczące początku września, to znaczy 1, 2 i 3 września. 1 września zapraszamy, pan prezydent organizuje takie spotkanie upamiętniające 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będzie to uroczyste składanie kwiatów na cmentarzu wojskowym. Zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich mieszkańców Tarnobrzega do tego, żeby chociaż w taki sposób krótki oddać hołd tym, którzy polegli za naszą ojczyznę. Jednocześnie tak jak o godzinie 10 na cmentarzu, to będzie wszystko na cmentarzu. Przewidzieliśmy taką uroczystość, która będzie połączona poniekąd jeszcze z pewną niespodzianką organizowaną przez harcerzy. Jak pan prezydent powiedział, w tych dniach odbywają się bardzo ważne, wydaje mi się, dla naszego miasta uroczystości związane ze stuleciem tarnobrzeskiego harcerstwa. Początek tego zlotu harcerstwa to czwartek, a więc czwartek, piątek, sobota to 3 dni poświęcone harcerzom. Na terenach zielonych nad Wisłą będzie miasteczko harcerskie i tutaj już Kupiec Tarnobrzeski zajmuje się organizacją. Niemniej jednak właśnie 1 września poniekąd, żeby połączyć harcerstwo z tradycją, zorganizowana jest gra uliczna. I między innymi jednym z takich punktów będzie cmentarz żołnierski. Zastępy harcerskie będą się tam meldowały, w związku z tym jest to takie połączenie zarówno tej tradycji z teraźniejszością. Jeżeli chodzi o 2 września, zapraszamy państwa na pożegnanie lata. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, głęboko w to wierzymy. Uroczystości rozpoczynają się zabawowe i takie wspólne świętowanie o godzinie 15. Jak państwo wiecie, staramy się tak zorganizować te uroczystości, żeby każdy coś znalazł dla siebie. I tak o godzinie 15 rozpoczyna zespół Translola. Jest to zespół kobiet, mocnych rockmenek, które jednocześnie coraz większą, no nawet chyba tutaj nie mogę sobie pokusić o to, żeby powiedzieć, jakieś zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale między innymi dzięki temu zdobyły, że promują pieśni i piosenki Janki Diagilewej. Jest to pani, która uznawana jest za postać kultową, między innymi wtedy, kiedy Związek Radziecki padł, w 2011 roku była rocznica 20. W związku z tym one zrobiły taki projekt i jeżdżą nie tylko po terenie Polski, ale również Europy i śpiewają zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim te piosenki i pieśni. Myślę, że właśnie z tym repertuarem tutaj się nam zaprezentują. O godzinie 16 Alex Karlin. Jest to zarówno gitarzysta, rockman, który urodził się w Nowym Jorku. No, nawet uważany jest za wręcz szafę grającą. W związku z tym myślę, że będziemy mieli szansę na to, żeby sprawdzić. Kolejny zespół, który nam się zaprezentuje o godzinie 17, jest to zespół Łagodna Pianka. Zespół typowo męski, a więc tu rozpoczynamy mocnym uderzeniem kobiet, a teraz mężczyźni. Zespół pochodzący z Podkarpacia, z ziemi sędziszowskiej i powiem szczerze, w recenzjach określany jest jako zespół charyzmatyczny, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawej barwy głosu wokalisty, więc mam nadzieję, że sprawdzimy to również. No i na zakończenie gwiazda wieczoru Kasa Kasowski wraz z zespołem, który jednocześnie Krzysztof Kasowski będzie konferansjerem całego spotkania, więc to jest dodatkowa atrakcja. Rozpoczynamy, tak jak powiedziałam, godzina 15. Zakończenie imprezy przewidujemy na około 20:30. I tutaj w związku z tym, że ten sezon nad naszym jeziorem powolutku się kończy i o tej 20:30 już bywa, że jest ciemno, małe było zainteresowanie osób, które odwiedzały już te tereny o tej godzinie i został zawieszony kurs, który, mówiąc tak krótko, wywoził osoby do Tarnobrzega. Poprosiliśmy o przywrócenie tego kursu. O godzinie 20:40 będą kursy. Jestem umówiona również z dyspozytorem, że jeżeli będzie taka potrzeba, będą dodatkowe kursy włączone, jeżeli będzie takie zainteresowanie publiczności. A więc zapraszamy państwa. Godzina 15 startujemy, godzina 20:40 zorganizowany wyjazd. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że w trakcie imprezy przewidujemy to około godziny 16, choć będzie to uzależnione od warunków pogodowych, będą regaty 3 miast nadwiślańskich, a więc Tarnobrzeg, Baranów i Sandomierz na naszym jeziorze. I mamy jeszcze jedną atrakcję przewidzianą.
taka niespodzianka, ponieważ będzie możliwość, i to znowu niestety od warunków atmosferycznych to uzależniamy, ale lotu balonem na uwięzi, ponieważ będziemy mieli tutaj możliwość startu balonowego, właśnie takiego powiązanego z pierwszeństwem oczywiście dla dzieci. Przewozy regionalne, które z nami współpracują, będą miały takie stoisko, zarówno promocyjne, ale przede wszystkim stoiska uatrakcyjniające ten dzień, który jest nazywany jako pożegnanie lata. A w którym miejscu ta impreza będzie? Wszystko będzie się odbywało tutaj, na plaży tej, czyli tutaj nad samym jeziorem, nie na cyplu, tylko tutaj. Natomiast lokalizacja będzie ustawiona przed dzień koncertu, także myślę, że wszystko będzie tak dopięte, żeby każdy miał dobry dostęp. Po drugiej stronie, to znaczy musi być odpowiednia odległość od wody, zapewniona, teren płaski, ale tutaj osoba, która będzie dysponowała tym balonem, określi to miejsce, tak żeby przede wszystkim bezpieczeństwo było zapewnione. No i ostatni dzień, 3 września, który nie ukrywam, jest bardzo ważny dla, myślę, wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, a mianowicie rozpoczęcie roku szkolnego. Tutaj już pan prezydent wspomniał, że będzie on to rozpoczęcie w liceum ogólnokształcącym, i w związku z tą stulecią harcerstwa tarnobrzeskiego rozpoczęcie tego roku szkolnego będzie powiązane z murowaniem, odsłonięciem tablicy upamiętniającej stulecie harcerstwa w murach liceum tarnobrzeskiego. W związku z tym po raz pierwszy, myślę, że nietypowo, ale dla harcerzy chyba typowo, msza na rozpoczęcie będzie przed budynkiem liceum ogólnokształcącego, będzie to msza polowa, czyli taka w charakterze harcerskim. Po tej mszy krótką gawędę wygłosi druh Zbigniew Kruta, będzie to gawęda o harcerstwie i taka krótka informacja, dlaczego akurat w murach liceum ogólnokształcącego i skąd to stulecie harcerstwa na naszych terenach. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej, a następnie pan prezydent, pan dyrektor zapraszają do wszystkich uczniów, właściwie całe środowisko oświatowe, do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, i tam będzie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która będzie jednocześnie połączona z wręczeniem aktów mianowania nauczycielom mianowanym, a więc tym, którzy w tej sesji letniej, czyli od czerwca do sierpnia, przed komisją egzaminacyjną zdali egzamin i decyzją pana prezydenta otrzymają akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. O której godzinie będzie jedno i drugie? Wszystkie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczynają się o godzinie 11, czyli o 11 jest msza polowa i przewidujemy tuż po przejście, więc no, i może to być 12:10, może to być 12. No nie ukrywam, będzie to uzależnione po prostu od długości mszy. Myślę, że tak najprędzej to około 12:30 w Tarnobrzeskim Domu Kultury, bo jeśli się wszyscy powolutku przemieszczą, więc myślę, że będzie to taki optymalny czas. Ale 11 jest to rozpoczęcie mszą polową przed, na dziedzińcu, można powiedzieć, na dziedzińcu, co mogą już tak. No i to odsłonięcie tablicy później. Tak, od razu, tuż po. Także no, przewiduję, trudno powiedzieć, czy msza będzie 50 minut, 60 czy też 45. Tuż po, krótka gawęda. Zależy, który biskup. Oczywiście, to znaczy myślę, że akurat być może ksiądz biskup nie. Tym razem nie, bo będzie celebrował, koncelebrował mszę polową z okazji w sobotę stulecia harcerstwa. No. Co 3 dni, to tak. Troszkę, już nam się wydaje, że troszkę byłoby obciążające. Tak, przede wszystkim księdza biskupa. Tak. Poza tym akurat ten dzień dla harcerzy jest takim ukoronowaniem tych uroczystości, ponieważ będzie on również związany z wręczeniem nowego sztandaru. W związku z tym myślę, że to jest taki no, centrum tych uroczystości. Wtedy ksiądz biskup został poproszony przez harcerzy, a że dusza skautingu w nim dość mocno jest zakorzeniona, tak, więc bardzo chętnie wiem, że w tych uroczystościach chciał uczestniczyć. I cieszymy się, że ksiądz biskup zawsze uczestniczył w inauguracji roku szkolnego, zakończenia, ale myślę, że tym razem damy szansę księdze biskupowi odpocząć od problemów miasta. Natomiast ja chciałem uzupełnić jeszcze, ponieważ 1 i 2 września będziemy świadkami organizacji pierwszych zawodów regat żeglarskich
regat żeglarskich nie mógł dzisiaj ze względów prywatnych być z nami prezes jak klubu Janusz Bogula, a prosił mnie o przekazanie Państwu tej informacji po raz pierwszy już za akceptacją Polskiego Związku Żeglarskiego będą odbywały się regaty w klasie Optimist. Będą to pierwsze mistrzostwa województwa podkarpackiego właśnie w tej klasie Optimist, a więc najmłodszych miłośników żeglarstwa o puchar prezydenta miasta. Jednocześnie te zawody dwudniowe stanowią oficjalnie jedną z eliminacji Pucharu Polski, a więc rywalizacji tych najmłodszych żeglarzy już tutaj w zmaganiach Polskiego Związku Żeglarskiego. I ja, Jachtklub Kotwica, który jest organizatorem tych zmagań żeglarskich, no liczy, że na Tarnobrzeskim Akwenie, na naszym jeziorze Tarnobrzeskim pojawi się około 50, zjedzie z Polski przynajmniej 50 młodych adeptów. Myślę, że to będzie swoiste, zjawiskowe wydarzenie. Wyobraźcie sobie Państwo, wielką sympatię osób odwiedzających jezioro wzbudzają ci najmłodsi żeglarze na tych malutkich łupinkach, jak to pieszczotliwie niektórzy określają. Natomiast 50 to już jest taka skala, która bardzo fajnie z punktu widzenia fotograficznego będzie wyglądała. Te zawody potrwają 2 dni. Będzie dzięki zaangażowaniu prezesa LOK-u rozbite miasteczko namiotowe dla żeglarzy, którzy zdecydują się nocować w namiotach nad jeziorem Tarnobrzeskim przy współpracy z Wojskiem Polskim, więc też również zachęcamy już, aby od 1 września przez 2 dni obserwować zmagania tych najmłodszych adeptów żeglarstwa.